STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Komplet publiczności w Zabrzu był dziś świadkami twardego i bardzo emocjonującego meczu. No tak, myślę, że to było... Spotkały się dwie dobre drużyny, które chciały przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Remis z korzyścią przed rewanżem dla Legii, ale będziemy jechać do Warszawy z pomysłem na to, żeby awansować do finału. Ten mecz, walkę w tym meczu okupiłeś drobnym urazem. Powiedz, co się stało? Starcie z Sebą Szymańskim podniósł trochę za wysoką nogę. Jego kołek z buta po prostu trafił na mój łuk brujowy. Mam jeden szel, więc w sumie to nic, nie jest jakaś to poważna kontuzja. Myślę, że w następnym meczu nie przeszkodzi mi to, żebym wyszedł na boisko. Wraz z upływem kolejnych minut meczu stawaliście się coraz pewniejsi. Wasza gra wyglądała coraz lepiej. Możemy tylko żałować, że mecz piłkarski trwa 90 minut, a nie na przykład 100, bo w tej końcówce naprawdę niewiele brakowało, aby tą szalę przechylić na naszą korzyść. Na pewno trochę pierwszą połowę przespaliśmy, bo Legia miała dużo, dużo sytuacji, gdzie Tomek nam pomógł, żeby wynik był bezbramkowy. Na pewno jak szliśmy w głąb meczu, to my graliśmy lepiej. Na pewno ta stracona bramka trochę też nas podniosła, żebyśmy... No nie mam nic do stracenia, tak? To jest półfinał i trzeba wyciągnąć z tych dwóch meczów jak najwięcej. Naszym celem jest na pewno awans do finału i myślę, że mieliśmy też swoje sytuacje na to, żeby przechylić szale zwycięstwa, no ale szanujemy ten remis i na pewno do Warszawy jedziemy z taką myślą, żeby tam strzelić bramkę i na pewno awansować do finału. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.